Dzień dobry, proszę Państwa. Redaktor Woś macha. Robi bajcepsa teraz. Dobrze. Kto wchodzi między jastrzębie, ten robi bajcepsa. Witamy Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, proszę Państwa. Redaktor Woś, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja będę miał taką mocniejszą lewą rękę już niedługo, ponieważ prawej nie mogę robić z powodu bliskości mikrofonu. Nie wiem, to dobrze? Można mieć takie dwie lewe ręce? Jak się z lewicowcem można mieć dwie lewe ręce, ale zostawmy to. Dosyć sporów, proszę Państwa. W Warszawie wybuchła pierwsza wojna skłotowa, proszę Państwa. Wszystko wyjaśnimy. I dlatego ja jestem dzisiaj w takiej koszulce, że PiS, nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko PiS to jest, proszę, pokój. Proszę Państwa, wojna skłotowa, czyli wojna między wcale nie, że bezdomnymi, nie. Oni po prostu zajmują pustostan. I oni nie są żadną żulerią, tylko to są aktywiści. I oni, proszę Państwa, we Warszawie, w mieście, są takie skłoty dwa, co więcej jest, nie? Ale te dwa się pokłóciły. Jeden to jest syrena, a drugi to jest przychodnia. I skłot syrena został zaatakowany przez skłot przychodnia, gdyż, proszę Państwa, ze skłotu, czy skłota syrena wyrzucono dymę, a dyma, proszę Państwa, ciężko tak trzymać. To rób też, bicep normalnie tak. Jednak, dobra. No i możesz tak jeszcze robić. O tak możesz robić, to jeszcze tutaj przed ramię będziesz robił. No, w ten sposób? A widzisz, właśnie. Proszę Państwa, w kolektywie Syrena od dłuższego, ja teraz czytam teraz to, co napisali aktywiści. W kolektywie Syrena od dłuższego czasu narastała sytuacja przemocy domowej ze strony, to jest bardzo ważne, dymy. Nie wiemy, kim jest dyma, ale dyma jest winny wobec innych domowników. Przemoc ta między innymi groźby werbalne wymachiwane w stronę osób nożem, transfobia i homofobia, czy wreszcie kopnięcie jednego z domowników i duszenie innego wykraczały daleko poza tolerowane przez nas normy. I oni tego dymę wyrzucili, ale podobno wyrzucili go, proszę Państwa, bez kurtki. I wtedy w obronie dymy i w obronie kurtki przyszli ludzie z tego pustostanu, znaczy się ze skłotu przychodnia, i zaatakowali skłot Syrena w mieście Warszawa przy ulicy Wilczej, proszę Państwa, trwały te zamieszki. I przyjechała policja. Ale policja nie wiedziała, co za bardzo ma robić, nie? Bo oni wszyscy bezdomni. Ale tam, ja widziałem, taka pani, tutaj my apelujemy o pokój, chciałem powiedzieć, to taki przerywnik, o pokój. I taka pani miała, aktywistka, megafon. I ona powiedziała przez ten megafon, że sytuacja jest trudna i przemocowa, a ona została bez domu, bo ona jest bezdomna, nie? Znaczy w tym pustostanie mieszkają, i bez czystych majtek. I to powiedziała przez megafon. To zrobiło wielkie wrażenie. Jest kilka słów, których tak za bardzo nie rozumiem. Pan redaktor może mi wytłumaczy. Uwaga na syrenie, atak maczystów z przychodni. Co to znaczy, że maczystów? No to akurat chyba powinno ci się podobać, bo to oznacza, że ruch anarchistyczny też jest dużo bardziej zróżnicowany niż komukolwiek się wydaje, i mógłbyś nawet przystąpić do nich, że jesteś znany ze swojego maczyzmu. Mógłbyś przystąpić do skłotu tego maczystowskiego. Ale tak wydzianko mam dobre? Na tyle, na ile znam środowiska anarchistyczne, a trochę je znam, nie warszawskie, poznańskie raczej, pozdrawiam ludzi z rozbratu. Bo w Poznaniu, proszę Państwa, oni są bardzo, bardzo inkluzywni. To znaczy, jak przyjdziesz i będziesz Państwa, chciał, chociaż nie będziesz mógł się tam zachowywać dokładnie tak, jakbyś chciał się zachowywać. Trudne słowo, inkluzywni. Nie jest to jeszcze zatrute zdanie. Za chwilę przejdziemy do zatrutych zdań. Słowo inkluzywni, proszę Państwa, jest przeciwieństwem, ja się nauczyłem tego, jest przeciwieństwem strona słowa ekskluzywni, a nie wiem za bardzo, co znaczy słowo ekskluzywni, a się dowiemy. Pan kontynuuje. Ale chciałem Cię zapytać, co Ty w ogóle sądzisz o zajmowaniu pustostanów? Jesteś za? Właśnie nie wiem za bardzo. Bo ja trochę jestem za. Ale bo ten pustostan, jak przeczytałem o ulicy Wilczej, to on miał się zawalić. No bo, że on po prostu jest groźny bo dla... Bo nie uważasz, że to jest bez sensu, że w takim kraju jak Polska, w dużych miastach jest bardzo wiele mieszkań, które stoją puste, nieużywane są, no po prostu marnują się zasoby. Ale to jest w ogóle, wiesz,
trochę poważniej, to jest w ogóle dużo ciekawych kwestii w tej sprawie. Nie? No tak. Jest Warszawa, kamienice kosztują bimbaliony. Nie? Jedna kamienica kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, teren generalnie. No i tak, nagle się ziemia, okazuje, tak, bo... ziemia, nie? No, czy jak ją wyremontujesz, postawisz bo taką samą kamienicę. Okazuje się, że kapitalizm to jest taki system, w którym ziemia zawsze się liczyła i tak jak kiedyś byli ziemianie, którzy byli najpotężniejsi, bo mieli bardzo dużo ziemi, z której tam wyrastało zboże i tak dalej, albo jakieś skarby tam były ukryte pod tym surowce naturalne, no to teraz minęło kilkaset lat, niby żyjemy w późnym kapitalizmie, loty na księżyc miały być i tak dalej, latające samochody, a wciąż liczy się ziemia, to znaczy ten, co ma ziemię, na której można postawić w centrum miasta coś, no to ma miliony. Ale to jest ciekawe, bo tak, zobacz, jest na przykład kamienica. Zwłaszcza dla tych, co mają tę ziemię. Tak, jest kamienica i ta kamienica jest pustostanem, nie można tam mieszkać ze względu na fatalne warunki, które zagrażają zdrowiu i życiu. Ale i tam się wprowadzają ludzie, którzy mają prąd, wodę, ktoś tam za to płaci, nie wiadomo kto, oni montują te mieszkania, władze im pozwalają, nie wiadomo z jakiego powodu, bo przecież powinny zabronić, żeby, nie wiem, nie zawalił im się na głowę, żeby nie zginęli. Ale nie zabraniają im i oni tam mieszkają i ci właściciele często mają na przykład postępowanie komornicze, ale potem wpłacają część, żeby utrzymywali to. I to jest przedziwne, wydaje mi się, w ogóle konstrukcja. Nie, natomiast są to ludzie zaangażowani ideologicznie. No bo tych znasz, to są porządni ludzie, prawda? Ci bezdomni. No, wszystkich oczywiście nie znam, ale bardzo wielu anarchistów... Jest to fajni ludzie, pozdrawiam ich tutaj serdecznie, tych, których znam. Pokój, apelujemy o pokój. No nie, ale ja nie mówię o takich budynkach, które ale się walą. Się biją, nie? Które się walą. Kto jest winny? Powiedz mi, syrena jest winna czy przechodniak? Tylko ja, bo ja cię pytam o te pustostany, to znaczy jak jest sytuacja, w której mamy mieszkanie, które nie grozi zawaleniem, ale nikt w nim nie mieszka, bo... z jakiegoś powodu, bo ten właściciel tego nie potrzebuje, zapomniał, albo nie wiem, jest spór na wieki wieków pomiędzy spadkobiercami, nie mogą się za cholerę dogadać, stoi pusty taki dom, takie mieszkanie, a obok ludzie muszą wydawać oszczędności całego życia, czy tam zakredytować się na nie wiadomo ile, na 15 metrów kwadratowych patodeweloperki. Czy to nie jest bez sensu? Czy nie lepiej byłoby... No to jest kolejny dowód, że kapitalizm to jest fatalny system, który źle alokuje zasoby. To znaczy mamy mieszkania, które stoją puste i mamy ludzi, którzy nie mają mieszkań. No przecież aż by się prosiło, żeby trochę ten system udrożnić i na przykład umożliwić taką sytuację, w której... No nie mówię, że ty mieszkasz tam i ktoś ci wchodzi i dokwaterowuje się. No, nie przesadzajmy, aż takim radykałem nie jestem. Ale gdyby do jednej, z twoich nieruchomości, których nie chcesz używać, nie potrafisz jej używać, albo o niej zapomniałeś. Na pewien czas, nieruchomościach, o to ci chodzi. Na pewien, no to jakiś pan X, nazwijmy go panem X, i ten pan X ma wiele nieruchomości, których nie używa, które nie są mu do niczego potrzebne. No, czemuż by tam nie mogli przez jakiś czas pomieszkać ludzie, którzy tego potrzebują? No, nie każdy tak dobrze wybrał sobie rodziców, albo jest taki sprytny, bo dobrze się ustawił na początku lat 90., żeby było go stać na wielkie mieszkanie. Ale mnie się wydaje, że tam sytuacja jest właśnie taka w tych pustostanach czy skłotach, bo tam właśnie nie zadziałał kapitalizm. Bo gdyby normalnie zadziałał kapitalizm, a nie była jakaś socjalistyczna, słuchaj, bańka czy parasol nad tymi kamienicami, więc gdyby zadziałał, to właśnie tam by się wydarzyło coś takiego. Ktoś wchodzi z pieniądzem, nie? I remontuje to na przykład i wynajmuje i ludzie mają na przykład mieszkania, no, nie? Ale tak się, ale, to dlaczego no, tak się nie dzieje? No, bo kapitalizm nie działa. Nie zawsze i wszędzie. Milton Friedman z tego dowcipu, że idzie Milton Friedman, Friedman z żoną, proszę zapamiętać, z żoną Rose, Friedman jest ważny. I widzą $100 i Rose mówi, Milton, bierzemy. A Milton mówi, nie, gdyby ten banknot był prawdziwy, to na pewno ktoś już by go podniósł. No to ty tak argumentujesz. I dobre, oczywiście, teoretycznie pewnie tak, ale w praktyce mamy kapitalizm, a wiele takich sytuacji, jak właśnie zła alokacja zasobów i tego, że są nieużywane nieruchomości i są ludzie, którzy potrzebują mieszkania, to jakoś jedno z drugim się nie klei. No albo taka sytuacja jak rynek pracy na przykład. Mamy na rynku pracy pełno ludzi, którzy są przepracowani, wypaleni, z depresją. Czy ty jesteś pracują wypalony? Po 80 godzin czy jesteś wypalony, dziennie. No ja ostatnio nie, ponieważ... Ostatnio nie. Odkąd zaczął pracować w salonie, nie jest wypalony, proszę tutaj Państwa. Się ma bardzo dobrego szefa. Świetnie się rozumiemy. Pozdrawiamy jego szefa.
Pozdrawiamy, siedzi tutaj, patrzymy obaj na niego teraz. Pozdrawiamy Piotra, no bo niewiele osób wie, że naszym szefem jest Piotr Paciorek. Pozdrawiamy Piotra. Ale rynek pracy, no jest wielu ludzi przepracowanych 80 godzin na dobę albo więcej pracują, jak mawia profesor Matczak. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy nie mają pracy. Czy bywają takie sytuacje, akurat teraz na szczęście bezrobocie nie jest wysokie? Czy to nie jest bez sensu, że jest dużo ludzi, którzy mają za dużo pracy? Nie ma bez żadnego bezrobocia. Więcej pracować? Spróbuj znaleźć hydraulika na przykład. No, próbowałeś kiedyś? Całe nie szczęście. Ma. Proszę Państwa, całe szczęście. W mieście Warszawa nie ma żadnych hydraulików, ani jednego. Ja kiedyś próbowałem znaleźć, to się nie da na przykład. Albo próbowałem znaleźć człowieka, wiesz, jakiego? Człowieka od bramy, żeby naprawił bramę. No, wiecie Państwo, mi, że nie ma żadnego w Warszawie człowieka od bramy, który by naprawił bramę? Nie ma w ogóle. Pracodawcy, którzy mówią, nie ma pracowników. O Boże, to straszne, nie ma kto pracować. I tylko nie dodają, że im chodzi o to, że po prostu nie chcą zapłacić więcej. Najlepiej, nie ma pracowników, którzy za darmo mi naprawią zlew, to straszne. Ale ja nie chciałem za darmo. Proszę Państwa, chciałem zapłacić. Zadajmy kłam. Pieniądzem chciałem im zapłacić. Zadajmy kłam temu, co mówi Sławomir Jastrzębowski. Niech się zgłoszą jacyś hydraulicy do nas tutaj. Triceps, teraz redaktor Woś, proszę bardzo, redaktor Woś teraz robi triceps. Proszę dawać komentarze. No. Czy są w Warszawie hydraulicy? Żeby zakończyć tę sprawę z kłotów, to jeszcze jedno miejsce. Jak się robi to takie to, tak? Dobrze robię? Tutaj. Ale tak nisko tutaj. Tutaj możesz sobie zrobić i tutaj tak, i tutaj tak prostujesz, wiesz? I to sobie przed nami jeszcze patrzeć tak z dumą, tutaj klatę wyprężasz, nie? Jak się wypręży klatę, to zaraz rośnie. Dobra, nie patrz. Jeszcze kończąc ten temat skłotów. Ale to można się tak zakochać we własnym ciele. Nie? No tak koniecznie, nie. Nie, ale bez, Bez zakochania się we własnym ciele jest nieważne, jest ćwiczenie w ogóle. Będą z ciebie body tego kulturysty. Body kulturysty. Proszę Państwa, jedna sprawa mnie jeszcze interesuje w tych w ogóle skłotach. Jedna tylko. Że na przykład jak przyjeżdża policja obywatelska, nie? Teraz bezobywatelska się mówi. I oni jak przyjeżdżają, to oni nie wiedzą, co mają robić normalnie. Bo nie wiadomo, kto jest napastnikiem, kto jest ofiarą i generalnie to trzeba by ich wszystkich spakować i gdzieś wywieźć. Nie, no wiadomo, ale gdzie wywieźć bezdomnych? No przecież jak oni zamienizują dwie kamienice co najmniej i tam latają te mołotowy, bo tak czytaliśmy, latają mołotowy, petardy i jest bardzo dużo sytuacji przemocowych, gdyż są osoby przemocowe też. No są osoby przemocowe, no jak w życiu, jak w każdym środowisku, jak w każdym miejscu pracy. Jak w każdym... Piotrek, czy ty jesteś osobą przemocową? Nie ma. Niestety to musimy są... Musimy kogoś zatrudnić przemocowego. Trudne jeszcze. Sprawy. No, tu doszło do ostrego konfliktu. Wzajemne oskarżenia. Grube oskarżenia. No nie wiem, no smutna sprawa, no ale nie ma co mówić, że to po prostu to jest to. Na całym świecie nie ma sytuacji przemocowych, tylko w środowiskach warszawskich skłotersów. Proszę Państwa, będziemy tę sprawę monitorować, będziemy się przyglądać syrenie i przychodni i gdzie są ci przemocowcy i maczyści. A przejdźmy do przemocy w polskich mediach. Przejdźmy do przemocy w polskich mediach. W ostatnim naszym odcinku mówiliśmy m.in. o Gazecie Wyborczej i o tym, że padło tam takie zdanie, że zarząd Agory wystosował do członków Agory takie oświadczenie i w tym oświadczeniu według Jarosława Kurskiego były, proszę Państwa, dwa zatrute zdania. Tak. W naszym ostatnim odcinku z redaktorem Wosiem poprosiliśmy Państwa, żeby Państwo wpisywali komentarze i żeby w tych komentarzach były jakieś zatrute zdania. Tak. I proszę Państwa, przygotowaliśmy dla Was taki program z dziedziny chemii. Tak, ale ja może przeczytam też najpierw takie zatrute zdanie. Ale przedstaw mnie jako twojego asystenta. To jest prawda, Wosia Rafał. Ja będę pokazywał. Jest to Woś Rafał, sposób... wybitny chemik z różnych zatrutych substancji. I on będzie pokazywał, jak się zatruwa zdania. Ja będę przyrządzał zatrute zdania. Mam zatrute zdania. Naczynie. Nie wiem, czy to jest poważne, ale... Mam tutaj truciznę oraz... Najważniejsze, mam, proszę Państwa, pipetę. Pipeta. Przy pomocy tej pipety będę zatruwał zdania. Uwaga, to ja pierwsze zdanie przeczytam, które jest naprawdę zatrute i to jest pierwszy komentarz pod naszym ostatnim filmem, który nakręciliśmy z redaktorem Wosiem. Uwaga, niech się Państwo trzymają. Jest taki cytat. Ten motyw z redaktorem Wosiem ćwiczącym jest zajebisty. Zatrute? No jak? Proszę Państwa, ale jak? Albo zatrute zdanie inne też jeszcze. Istnieje lewica, która jest
patriotyczna, nieliberalna. Tylko tak nie za bardzo... Zatrute? Nie, tak nie rozumiem tego, ale... Jeszcze, jak widać, nie widać. To znaczy zatrucia jeszcze nie widać, ale może już truje. Panowie, dalej. Trujemy dalej. Panowie, super. Proszę tak, dalej, czekam na jeszcze. Teraz no nie, tak, teraz nie, teraz tak, nie wrzucaj. Takie zatrute zdania, teraz to ja tego rozumiem. Nie wrzucaj, to nie jest żadne zatrute. I jeszcze może jakieś jedno. Zjadłem... Przepraszam. Powaga teraz. Zjadłem wczoraj nieświeżego Chińczyka. No, zatrute, ale jeszcze tym bardziej jest zatrute, trujemy. Że ktoś napisał nieświeży przez RZ. I to jest strasznie ale, zatrute. Państwa, ale ja, zostawmy. Ja jeszcze, ja mam tak. Kilka zatrutych zdań. Ponieważ portal Wirtualne Media, taki portal branżowy... Panu, jeszcze tylko jedno. Przyszło panu do głowy, że jak chemik to nosi taką idiotyczną czapkę jak pan? Bardzo mi przyjemnie. Portal Wirtualne Media, branżowy portal zajmujący się sprawami naszego świata dziennikarskiego, opublikował taki tekst w ubiegłym tygodniu. Był to tekst o tym, co dziennikarze lokalnych dodatków Gazety Wyborczej sądzą o tym konflikcie pomiędzy zarządem koncernu Agora a ojcami założycielami, którzy odsądzają się ostatnio od czci i wiary. Opisywaliśmy to w poprzednim odcinku, porównując do telenoweli latynoskiej. Taka podobna trochę wojna jak tych skwotersów, tylko że jeszcze mołotowe nie latają. No, i proszę, no ale no i zobaczymy. Państwa, zobaczymy. Wirtualne media opisały reakcję właśnie szeregowych pracowników z różnych tam lokalnych dodatków Gazety Wyborczej z Wrocławia, z Katowic, z Łodzi i tak dalej. No i chciałem Państwu zacytować kilka zatrutych zdań z tego tekstu. Niestety wchodzę na portal wirtualnemedia.pl i tutaj taki komunikat mi się pojawił. 404, taka strona nie została odnaleziona. Przygotowaliśmy dla Ciebie dużo ciekawych artykułów. I ta strona, proszę Państwa, była, ale się zmyła. Zmyła się, ponieważ ktoś tam zaingerował. Ingerującym gratulujemy siły, natomiast my pamiętamy te zatrute zdania. Ponieważ ja zrobiłem screeny. Proszę bardzo, jaki zapobiegnik. I mam tutaj te zatrute zdania. I jest tak. Dziennikarze z oddziałów Gazety Wyborczej narzekają na niskie pensje. To niskie pensje, proszę, troszeczkę zatrute. O, zatrute zdanie. Wójcik, czyli ten... O którego jest cała awantura. Kojarzy im się ze zwolnieniami. Zatrute zdanie. O, niedobrze. Niedobrze. Podczas telekonferencji z naczelnymi członkowie zespołów redakcyjnych z lokalnych oddziałów Gazety Wyborczej mówią tak. W oddziałach niewiele osób potrafi się wczuć w sytuację zwalnianego wójcika. Albo jeszcze taki jeden tutaj cytat. O nas nikt nigdy tak nie walczył. Zapomniano o naszych wnioskach o podwyżkę, więc i my nie będziemy umierali za wójcika. Proszę Państwa, teraz prawy biceps, bo ja prawy robię tutaj, proszę. O, i proszę Państwa, aby nie być gołosłownym, teraz wypijemy to piwo, którego naważyliśmy. Ja nie piję tego. Kto odważy się wypić zatrute zdanie? Ja nie piję tego, nie? Proszę Państwa. Tam ze mną jeszcze, się nie napijesz? Ze mną się. Tam, proszę Państwa, jeszcze w tych zatrutych zdaniach była taka historia, że jedna z redaktorek tych lokalnych napisała, że ci dziennikarze Gazety Wyborczej zarabiają mniej niż na kasach w supermarketach i że zarabiają blisko średniej krajowej. A na przykład, jak jest dwóch tych dziennikarzy w jakimś tam lokalnym dodatku i jak jeden zachoruje, to drugi musi być dwa razy zdrowszy. To jest niesamowite. To są zatrute zdania. Nie, to właśnie jest, to nie jest zatrute zdanie. A nie, to potęga siły. To jest potęga siły, nie? Że jak ten jeden jest chorszy, to drugi jest zdrowszy. Dobra. Prawda? Uwaga, no, teraz wypiję to, czego naważyłem. Nie wiadomo, że tam jest alkohol, ale generalnie będziemy mówili YouTube'owi, że nie ma alkoholu, że to jest bez alkoholu. No jaką masz tam minę? Powiedz mi, jak tam smaczek generalnie? No właśnie. No, proszę Państwa, wreszcie będzie ciekawie. Zostałem sam, nie ma tego lewaka, prawda? Rusza się tam. Chyba to jest za słabe chyba było, albo... O nie, pan się może jeszcze napije, proszę Państwa. Pan siada. O, czapka, coś tam się stało. Panie redaktorze, przejdźmy do następnego tematu. Jakąś tam książkę pan przeczytał.
Przeżyłem. Pan się pochwali jakąś tam książką. Nie, to pan przeczytał książkę, bo ja, proszę państwa, poprosiłem Sławka Jastrzębowskiego, żeby przeczytał pierwszą w swoim życiu książkę o dochodzie podstawowym, tak, bezwarunkowym na dodatek. Tak, a mi odstręczało od tej książki. To jest wiele książek. Na przykład tu mamy tę książkę taką gorszą moim zdaniem, czyli książkę Guya Standinga, takiego no, jak dla mnie trochę pretensjonalnego. Guya, to jest imię. Angielskiego ekonomisty, bo dużo lepiej zrobił to polski autor Maciej Szlinder w książce, którą Sławkowi dałem, Sławek zapomniał jej przynieść z domu. I jest to książka o dochodzie podstawowym. Mam ją w domu, tę książkę. Ja przekonuję Sławka do tego, że dochód podstawowy jest dobry, ponieważ też już go mamy w formie 500+. Ja w ogóle uważam, że to 500+, które jest dochodem podstawowym, czyli jest takim prawem każdego człowieka, to nie jest świadczenie typu, że trzeba przyjść z czapką w ręku i poprosić urzędnika, żeby ten, ja bym chciał tutaj prosić o wsparcie. A teraz będzie, ten urzędnik albo polityk mówi, no dobrze, ja cię wesprę, jeśli tam pójdziesz do pracy, będziesz pracował dla mojego tam kolegi za psie pieniądze, albo jeśli ufarbujesz włosy na różowo, albo jeśli będziesz nie chodził do kościoła, albo chodził do kościoła. Tylko to jest takie prawo, że wchodzi obywatel z podniesionym czołem, nawet nie musi wchodzić, składa wniosek i dostaje 500 zł dochodu podstawowego, który potem wzmacnia takiego pracownika na rynku pracy, wzmacnia go w obrocie ekonomicznym, popyt rośnie i tak dalej. No i to wszystko próbowałem. Do tego wszystkiego bardzo mi się to podoba, bardzo, bo gdyby nie takie programy jak 500+, to ja bym dzisiaj był, mój drogi, gwiazdą TVN-u. Mówiłbym, jesteś gwiazdą salonu 24. Mówiłbym, jak straszne jest ugrupowanie o nazwie Prawo i Sprawiedliwość, tak. Jak ono strasznie PiS niszczy polską demokrację, PiS prześladuje ludzi i że w ogóle w rankingu wolności mediów spadamy i we wszystkich możliwych rankingach. No ale niestety to Prawo i Sprawiedliwość ma tę słabą stronę, że bardzo dobrą politykę ekonomiczną, społeczną prowadzi, na przykład poprzez takie programy jak właśnie rzeczony bezwarunkowy dochód podstawowy dla rodziców dzieci, czyli 500+. No i cholera, jest problem. No ale ty z kolei... Słucham tego, proszę państwa, słuchałem tego z dużym zainteresowaniem i chciałem powiedzieć, że pan redaktor z właściwą sobie subtelną nonszalancją myli pewne rzeczy. Otóż 500+ to jest program na dziecko. Jest dziecko i dziecko potrzebuje pieniędzy. Daje się dziecku temu, że pośrednio daje się temu dziecku pieniądze. Bogaczowi się daje pieniądze na to dziecko i człowiekowi biednemu się daje i każde dziecko i ma 500. Dobrze. Bardzo dobrze, to jest program uniwersalny. I z tą sprawą redaktor Woś pomylił drugą sprawę. Otóż pan redaktor Woś pomylił sprawę dotyczącą zarobków. Jak człowiek pracuje, to jednak nie dostaje. Pracuje, to trzeba zapracować coś. Jeden jest warty więcej, bo pracuje ciężej i jest intelektualnie rozwinięty. Ja nie mówię o sobie, o redaktorze Wosiu mówię. I jak ktoś jest intelektualnie rozwinięty i ma dużo takich skillsów, to on więcej zarabia, prawda? Pieniędzy. Rynek mu daje więcej pieniędzy. A redaktor Woś proponuje, żeby ktoś taki przychodził na przykład bez żadnych skillsów, umiejętności, tak, bez chęci pracy na przykład. Ja nie mówię, żeby pracował na Matczaka, czy na profesora Matczaka. Tam profesor Matczak mówi, że 26 godzin na dobę chyba pracował, albo mi się coś pomyliło, no ale tam około, prawda, pracował. Około 80. Czy tam 80 na dobę pracował ten profesor. I wtedy przychodzi taki ktoś do pracy na przykład i on mówi, że on chce mieć dochód podstawowy, ale ma 3 lewe ręce, nie 2 lewe ręce i generalnie ma niechęć do oddychania. Ja już nie mówię o pracy, ale redaktor Woś uważa, że komuś takiemu trzeba płacić pieniądze. No tak. Wielkie brawa dla redaktora Wosia i proponujemy, żeby redaktor Woś takim ludziom płacił ze swojej ciężko zarobionej kasy. Co państwo o tym sądzą? Ja bardzo chętnie to zrobię. I bardzo chętnie też przekonam cię do tego, że dochód podstawowy nie przekonasz mnie, ja wychodzę. Nie jest żadnym sposobem. Proszę państwa, zauważyliśmy, że jak ktoś wychodzi, to wzrasta oglądalność. Ja wychodzę, proszę państwa. Tak, tylko wzrasta również, jeśli ten ktoś wraca. Nie może otworzyć drzwi. To pociągnąć trzeba. Kupiłem coś zatrutego, proszę państwa, ale tu nie będziemy pokazywać marki. Tu niech sobie stoi. A, no dobra, pan kontynuuje. Sławku. Tak. Jak powstał kapitalizm? Jak powstał? No jak powstał? Ludzie pracowali. Nie. 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 Z lenistwa przyszedł powstał. Jeden bydlak, który miał największą pałkę i pobił resztę i zabrał im to po prostu wszystko, tak co miał. No a czym się to różni? No,
kapitalizm jest nieodrodnym synem feudalizmu. Ale pamiętaj, że to najbardziej wartościowe osobniki były rycerzami, te osobniki, i one swoją brawurą, walką, przymiotami umysłu i przymiotami ciała zdobywali swoją pozycję. A książę Janusz Radziwiłł, nie Janusz, Bogusław Radziwiłł? No może on mnie akurat. No właśnie, no, różnie bywało, prawda? On chyba bardziej odziedziczył. Chodzi o to, że, no właśnie, bo chodzi o to, że też jeden nawet, co był taki mężny i tam nawet jakby uznać, że siła legitymizuje pozycję społeczną i że ten najsilniejszy, co tam pobił tego innego i zabrał jego i kazał sobie płacić z tego powodu różne trybuty, no to on ma jakąś zaletę. No ale zaraz przychodzą jego dzieci, wnuki i tak dalej, dziedziczą po nim i już nie mają tej legitymacji do bycia na czele, a jednak potrafią poprzez prawo, poprzez zwyczaje tę swoją pozycję umocnić i utwierdzić, utrwalić. No i tak to niestety te nierówności postępują, więc takie rzeczy jak dochód podstawowy, one, to nie jest żadna łaska tych, którzy mają. Przepraszam cię, ale próbuję ci wyjaśnić, Rafale, ale dlaczego. Ale ty generalnie uważasz na przykład, że nie powinno się dziedziczyć w związku z tym? Do tego zaraz dojdziemy. Chcę ci tylko powiedzieć, że dzięki takim posunięciom zaraz, jak za dochód podstawowy. Teraz jest nieciekawe, za chwilę będzie ciekawe, jak będzie o dziedziczeniu, ale pan kontynuuje. Tak, dzięki takim pomysłom jak dochód podstawowy można jakoś próbować troszeczkę naprawić tę wielką niesprawiedliwość, jaka się kiedyś dokonała. No, tego, że ten ktoś zdzielił pałką tego drugiego, zabrał jego ziemię, jego las, ogrodził i tak dalej. Albo nie szukajmy tak daleko. No, no to, że po prostu po roku 89 wiadomo, kto robił najlepsze interesy, bo miał dostęp do różnych jeszcze wtedy państwowych zasobów. Tak zwane uwłaszczenie nomenklatury nastąpiło. No to przecież to nie są jakieś zmyślone historie. To są mechanizmy już bardzo dobrze opisane i to nie jest tak, że ci, którzy dorobili się w III RP największych pieniędzy, to są ci, którzy wstawali wcześniej, najwcześniej ze wszystkich wstawali i najciężej pracowali. Nie, to ci, którzy mieli dobre kontakty, często z PRL-owskimi służbami i tak dalej, i tak dalej. Bo nie zadziałał kapitalizm. No, gdyby kapitalizm. Ale nigdy nie działa. To wiesz, to możesz czekać po prostu, to możesz czekać, nie wiem, wymyślić sobie, że to jest samochód i próbować na tym pojechać do domu, no i raz się nie udało, drugi raz się nie udało, trzeci raz się nie udało, no może to jednak nie zadziała nigdy, no to tutaj w tej sytuacji też tak jest, no nie ma takiego momentu w historii, gdzie taki porządny liberał powiedziałby, no teraz to ten kapitalizm działa. Oni zawsze narzekają, że nie działa, nie taki jak trzeba, nie tego, regulacje, państwo i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakiś kult słabości jest tutaj uprawiane. A co z dziedziczeniem, bardzo panie słusznie, redaktorze? Bardzo słusznie. Redaktorze, słabość jest sexy. Nie uważasz? Nie. Nie. Ja uważam, że siłownie tak. I że robimy biceps i że siła jest sexy, że trzeba być silnym wewnętrznie i ewentualnie opiekować się słabszymi, pomagać im słabszym. Ale jednak ja myślę, że jest odwrotnie. To znaczy trzeba się opiekować silniejszymi. Żeby im nie odbiło. I żeby tego wszystkiego, tego naszego wspólnego dobra, jakim jest społeczeństwo, nam nie ukradli i nie rozwalili tego wszystkiego. Ciekawe. Bo potem się skończy w Ameryce Łacińskiej, że nawet bogaci nie są zadowoleni z tego, że są wielkie nierówności, bo cóż z tego, że mają więcej niż inni, skoro muszą się chować za murami, mieć 24 godziny na dobę ochroniarzy, nie zatrzymywać się na czerwonym świetle, bo a nuż ktoś przyjdzie i ich odstrzeli. No, tego chcą silni? No nie, silni też chcą żyć we w miarę równym społeczeństwie, które dobrze funkcjonuje. Dlatego a co pan sądzi o dziedziczeniu? Czasem trzeba bogatych chronić przed nimi samymi. Wenezuelę, która była bardzo bogatym krajem, jak wkroczył socjalizm, to teraz nie ma tam nic. No ale nieważne. Co pan sądzi o dziedziczeniu, proszę pana? Myślę, że dziedziczenie jest jednym ze sposobów transformowania nierówności. Znaczy transportowanie nierówności dalej. Zaraz, bo spowolnie. No skąd się biorą nierówności? Nie, spokojnie, bo ja chodzę na siłownię. No skąd się biorą nierówności? Ale skąd się biorą nierówności? Sekundę, ja mogę to, żebym zrozumiał. No to zadam ci pytanie. Nierówności skąd się biorą? Dobrze, nie wiem, no ktoś źle zrobił drogę, nie? To tam, czy tam kocił by. No właśnie. Inna technologia. No i się na tym dorobił, tak? No i się na tym dorobił. Najczęściej, bo wykonywał to, nie wiem, to zlecenie dla państwa.
a państwo tam... Skolioza, ktoś też ma nierówności są. No różne takie są przypadki. No właśnie. Właśnie. A społeczne? A społeczne, skąd się biorą nierówności? Tak. No ktoś wcześniej wstaje, pracuje, martwi się. Nie, no błagam, ktoś no przecież... na przykład mówi tak, no, nie, no co za bzdura. Ja sobie cenię i... pobyt w beczce i myślenie o... No i... jakiś... I on wtedy w tej beczce siedzi. No i chcesz mi powiedzieć, że na przykład najbogatsi... Ja nie neguję, że nie kto można. Jest najbogatszym człowiekiem w Polsce? Kto jest najszczęśliwszy wtedy? Najbogatsi... kto jest najbogatszym rodzeństwem w Polsce? Ale chodzi siostra ci o... i brat o nazwisku na K. Chodzi ci o... Czy oni wstawali najwcześniej? No tak, ten, tak? Ja czytałem ten wywiad, no. I ten pan mówił... I wierzysz w to? Ten pan mówił, że on nosił ulotki. No właśnie. No, to jest kiedyś rozmawiałem... Zresztą nawet ty w to nie wierzysz. Kiedyś nawet taki liberał, jak ty w to nie wierzysz. Rozmawiałem kiedyś z Korwinem Mikke i Korwin Mikke, bo go pytałem, skąd on ma tam, bo 9 baniek miał wtedy w oświadczeniu majątkowym. I on mówił, o wie pan, jako młody człowiek to ciężko pracowałem, no i potem tak pracowałem, a potem odziedziczyłem te pieniądze. No właśnie. No, tak. No i sam sobie odpowiadasz na pytanie, czy dziedziczenie nie jest w porządku. No nie jest w porządku. No. Nie jest w porządku. Nie jest w porządku. Oczywiście ludzie chcą, żeby się dziedziczyło, no ale z drugiej strony mamy, jak zwykle w życiu, i to jest w życiu najpiękniejsze, że mamy konkurujące ze sobą wartości. Czyli generalnie jest tak, to co proponuje w tej chwili redaktor Woś. Redaktor Woś proponuje państwu następującą rzecz. Mieszka sobie rodzina w domu, tam stary kupił ten dom, płacił całe życie, różne raty i tam kupował gratów do tego domu. No i jedne ładniejsze, drugie brzydsze, jest jakaś tam działka i ten syn na przykład mu pomagał też w różnych rzeczach, nie pomagał. Kiedy ten stary moment, umiera, że proszę że nie przerywać. Płakać. Proszę pana, ja panu nie przerywałem. Kiedy jest ten moment, że trzeba płakać? Urodzić łzę. Ja uwielbiam. Zawsze w każdym programie musi być przynajmniej raz. Ja uwielbiam, jak liberałowie właśnie te tkliwe historie o tym człowieku, który albo wstawał wcześniej, roznosił ulotki, albo właśnie... Pielęgnował dom. Pielęgnował dom. Tkliwa historia, jak ktoś buduje dom albo... Drobny ciułacz. Jeszcze nie powiedziałeś o drobnym ciułaczu. Nie, dlaczego drobny? Może być przypakowany. To nie musi być drobny. No właśnie. Ja preferuję przypakowanych. Nie lubię drobnych. Znaczy mogą ciułacz być, to jest taka figura ciułacza rentiera. Ciułacza rentiera, a figura ciułacza rentiera, jak wiadomo, nie ma, no bo ciułacz nie może być rentierem. Jeśli albo rentierem, albo ciułaczem. Jak ciułacz... Ma 10 tysięcy złotych, to musi pracować, w związku z tym nie jest rentierem. Jak ma 100 tysięcy złotych na drobne wydatki, to nie musi pracować, więc wtedy jest rentierem. Ale pan pozwoli, że dokończę swoją cykliwą powieść. No ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, to ja dokończę za ciebie. Dobra, to pan dokończy. Ty chcesz powiedzieć, że był jakiś człowiek, któremu teraz, który chce przekazać te swoją ciężko zarobione pieniądze, czy tam majątki, kapitały synu na swoim dzieciom. Synu tak dalej, chce przekazać, albo córku. A że wchodzi tam ktoś, kto chce na to położyć łapę i to jest straszne. No nie jest straszne, nie no jest. Bo po pierwsze ten człowiek, co jest taki bogaty, on sam do wszystkiego nie doszedł. Tak, nie doszedł sam. Nie doszedł. No bo co, no sam się wykształcił. No nie, no większość ludzi w Polsce chodziła do jakiejś publicznej szkoły. Ktoś im dał to wykształcenie, tak? Ktoś w nich zainwestował, w tym wypadku było to państwo. Jeździli do tej szkoły po tych drogach, po chodnikach, nie brnęli w błocie. No, powinni krótko jakoś się poczuwać do tego, dobrze, żeby oddać teraz ja dwa zdania. Ja nie lubię tego takiego tego egoizmu, tego tak, społecznego darwinizmu, który sprawia, kończyć, że... Ja mam zegarek, no. Tak, który sprawia, że liberałowie uważają, że oni nikomu nic nie zawdzięczają i tylko należy im dawać i nie mogą się podzielić. No, krótko mówiąc, w tejże historii, którą ja dokończę, bo redaktor Woś kończy ją bez puenty, w tej historii według redaktora Wosia powinno być tak, że stary ojciec na przykład umiera i ten syn, który mu pomagał, państwo przychodzi, to państwo reprezentowane przez redaktora Wosia, a państwo mówi tak, dzień dobry, ty tu mieszkałeś w tym domu, co prawda, ale wypadł, stary ci umarł i ty też się wyprowadzasz, a nie interesuje nas, gdzie będziesz mieszkał, jest skłod na ulicy Cywilczej, syrena, bye, bye, bye. Nie do końca. Nie, nie do końca pana. To było o to zatrudne chodziło. Zdanie. Kończymy dzisiejszy chyba odcinek. Chyba, że chce pan coś powiedzieć, coś ważnego nie wreszcie, to, może na koniec. Nie o to chodziło. Nie o to, zupełnie nie o to chodziło. Nie o to chodziło, nie. Chodziło o to, że dziedziczenie sprawia, że nierówności nie mogą się zmniejszyć. Jeżeli uznamy, że nierówności nie są najfantastyczniejszą rzeczą, jaka się może społeczeństwu przytrafić, bo gdzieś na końcu tej drogi jest właśnie ten Meksyk, o którym mówiliśmy, i ty nawet będąc bardzo bogatym człowiekiem musisz, boisz się wyjść z własnego domu. Proszę pana, czy słychać jak wdycham? Bo nierówności są tak duże, no to nie jest to dobry, tego pana nie jest to taki świat, w którym większość proszę nas chciałaby pana żyć. I to tylko o to chodzi, proszę no, pana, tylko o to chodzi, żeby nie iść w tym kierunku. Na koniec, poszerzając pana horyzonty, poinformuję pana o tym, że jest nieco tak jak amerykański sen. On polega na tym, że od pucy buta do milionera, że nie trzeba wszystkiego dziedziczyć, tylko swoją pracą, zapobiegliwością można zdobyć i Ameryka
Amerykanie to ulotkami, na przykład, Amerykanie to robili. No rozumiem? I tego dowodzi lista najbogatszych Polaków, na której przodują potomkowie najbogatszego Polaka, który był potomkiem innego zamożnego Polaka. No ale już nie wchodźmy. Komu to służy? Komu służy wspominanie tych początków polskiego kapitalizmu, tego... Kalifornia, Las Vegas, pełne jest młodych milionerów, którzy zarobili pieniądzory, proszę Państwa, za swojego życia, a nic nie odziedziczyli. Ja kończę, trzasnę tym komputerem, teraz jestem strasznie zdenerwowany. Uwaga, teraz trzaskam. O, trzasłem se. Ha. To zrób sobie biceps jeszcze na koniec. Jeszcze zrobię. Żegnamy Państwa. Dziś naszym gościem, gospodarzem był redaktor Rafał Woś. Dziękuję Kłaniam Panu bardzo. I wzajemnie pozdrawiam. Dziękujemy.